Dzień dobry, witamy Państwa w czwartym już odcinku Filozofa na kanapie. Dzisiaj naszym gościem jest filozof i fizyk, także mamy filozofa i fizyka na kanapie w jednej osobie. Będziemy sobie dzisiaj mówili przede wszystkim o fizyce kwantowej, nie tylko o kwantowej, ale o fizyce kwantowej. No i na ile ona jest potrzebna, jakie ma znaczenie dla filozofów. A naszym gościem jest profesor Andrzej Łukasik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Witaj, Andrzeju. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło gościć Ciebie tutaj. Jak powiedziałem, profesor Łukasik jest nie tylko filozofem, ale również fizykiem. Ukończył fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS-u i filozofię również na tym samym uniwersytecie. Doktorat z filozofii uzyskał na podstawie rozprawy Problem obiektywności w mechanice kwantowej, interpretacje jej twórców, natomiast habilitację na podstawie rozprawy też o filozofii fizyki, filozofia atomizmu, atomistyczny model świata, filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej, a problem elementarności. Obecnie profesor Łukasik jest pracownikiem Katedry Ontologii i epistemologii Instytutu Filozofii UMCS. Filozoficznie, naukowo zajmuje przede wszystkim filozofią przyrody, filozofią fizyki, głównie właśnie zagadnieniami mechaniki kwantowej, o której dzisiaj będziemy mówili, ale również teorii względności. Może się jakoś między wierszami ta teoria też dzisiaj pojawi. Profesor Łukasik jest autorem 3 monografii naukowych. Redaktorzy filozofów przygotowali nawet egzemplarz jednej z nich tutaj. Ta akurat dotyczy filozoficznych zagadnień mechaniki kwantowej, więc jest jak najbardziej na temat. I kilkudziesięciu, ponad 50 artykułów naukowych. Muszę też dodać, że profesor Łukasik był i wicedyrektorem, i dyrektorem Instytutu Filozofii UMCS przez lata. Na szczęście dla niego zwolniono go wreszcie z tych strasznych administracyjnych obowiązków. Jest też od ponad 20 lat przewodniczącym Komitetu Okręgowego naszego Lubelskiego Olimpiady Filozoficznej. Myślę, że część z Państwa profesora Łukasika właśnie stąd zna. I muszę powiedzieć, że profesor Łukasik przez te 20 ponad już lat dba o to, żeby laureaci olimpiady, czy ci, którzy przechodzą do etapu centralnego, byli odpowiednio nagradzani za swoje sukcesy i przynajmniej w ostatnich latach lepsze są nagrody na etapie okręgowym lubelskim niż na centralnym i to jest zasługa właśnie profesora Łukasika. Podziękowanie dla filozofów za ufundowywanie prenumeraty. Tak, dobrze, tak. Bardzo dziękuję. To była jedna z nagród w tym roku i nie tylko w tym roku. Profesor Łukasik jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Filozofia i Nauka, Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne, wydawanego wspólnie przez Instytut Filozofii UMCS i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. I prywatnie wiem, że profesor jest miłośnikiem klasycznej muzyki gitarowej, ale nie tylko teoretycznie, czyli słuchając, ale również profesor gra, prawda? Nie mylę się. Uczę się coś. No. Także witaj, Andrzeju. Bardzo, jak mówiłem, jeszcze raz miło Cię tutaj mieć. No i zaczynamy. Tak jak zwykle, najpierw zaczniemy od pewnych ogólnych kwestii dotyczących filozofii, a później przejdziemy do naszego szczegółowego zagadnienia. Więc zacznijmy od roli filozofii może w ogóle w kulturze. Więc napisałeś nawet nie tak dawno, 2 lata temu chyba, jeśli dobrze pamiętam, taki artykuł o reakcjach fizyków na filozofię, czy stosunku najbardziej znanych fizyków do filozofii. No i te reakcje są, jak to można się spodziewać, różne. Są fizycy, którzy przynajmniej w deklaracjach no, krytykują albo mają krytyczny stosunek do filozofii. Tu najbardziej znany jest chyba Hawking, który głosił, że filozofia umarła, nie żyje. Feynman też jest znany z dosyć krytycznych głosów, deklaracji przynajmniej, pod adresem filozofii. Trochę bardziej złożona jest sprawa z Neilem deGrasse Tysonem. O nim akurat chyba w artykule nie wspominałeś.
ale tam w sieci była to przez pewien czas lekka burza, bo wypowiedział się dosyć krytycznie, później to tam odkręcał. W każdym razie takie krytyczne uwagi się pojawiają. Z drugiej strony są tacy filozofowie z Einsteinem na czele, ale tam jest Penrose, Rovelli, no właśnie też ten deGrasse Tyson, jak się okazuje, którzy mają dużo bardziej pozytywny stosunek do filozofii. Na tle tego, co napisałeś, jak byś powiedział, jaki jest stosunek właśnie między filozofią i fizyką? Jaka jest, czy filozofom fizyka się do czegoś przyda, czy fizykom do czegoś może się przydać filozofia? Dziękuję, to bardzo ciekawe pytanie. Fizyka i filozofia są różnymi dyscyplinami, niewątpliwie. Chociaż historyczne związki oczywiście są. Przypomnę, że filozofia w ogóle narodziła się w starożytnej Grecji właśnie jako filozofia przyrody. A starożytnych filozofów nazywano po prostu fizykami, ponieważ badali physis, czyli po grecku przyrodę. Później zwykle przyjmuje się, że po powstaniu nauk nowożytnych to poszczególne nauki wyodrębniły się z filozofii. Uzyskały własne metody badawcze, własne kryteria prawomocności rezultatów poznawczych. No i w znacznym stopniu uniezależniły się od filozofii. Niektórzy nawet jak pozytywiści mówili, że po powstaniu nauk to o przyrodzie samej, o świecie, poza naukami nie da się nic sensownego powiedzieć, bo naukę te wyczerpują, nauki szczegółowe wyczerpują tutaj cały przedmiot, a filozofia to co może jedynie stanowić logiczną analizę języka nauki, tak głosili pozytywiści. W każdym razie w XX wieku chyba ukształtowało się to, co Snow nazwał dwiema kulturami. Taka polaryzacja. Mamy z jednej strony tak zwanych humanistów, marzycieli, poetów, prawda, którzy czytają ciężkie traktaty. Albo piszą. Albo piszą grube traktaty. No i nic pozytywnego z tego nie wynika, nic przynajmniej praktycznie pozytywnego. A z drugiej strony mamy przedstawicieli nauk ścisłych, fizyków między innymi, i którzy znają się na matematyce, potrafią doprowadzić do różnych odkryć, które mają też zastosowania praktyczne w technice na przykład. No i bywa, że jedni drugich nie rozumieją, czasami nawet nie chcą rozumieć. Tutaj mam ściągawkę z pytaniami, które mi zadałeś. Czy filozofowie powinni znać fizykę? Spróbuję na to odpowiedzieć. Ja oczywiście odpowiem, że tak, prawda? Ale nie jestem tutaj fanatykiem i zdaję sobie sprawę, że filozofia jest bardzo szeroką dyscypliną. Powiedziałbym, że to zależy od tego, jaką dziedzinę filozofii uprawiamy. Dla etyka, estetyka, kogoś, kto zajmuje się filozofią społeczną, filozofią prawa, myślę, że znajomość fizyki może być prawie że nieistotna, chyba że jako ciekawostki. Można być świetnym estetykiem, nie odróżniać kwarków od skwarków na przykład. Da? Chociaż jak miałem okazję kilkakrotnie wygłaszać referaty, między innymi na konferencjach z filozofii dotyczących estetyki, to jak mówiłem o tym, że fizycy jako jednym z kryteriów posługują się kryteriami estetycznymi, kryteria oceny teorii naukowej często mają charakter właśnie estetyczny, piękno, prawda, piękno, naturalność, prostota, to estetycy byli tym bardzo zainteresowani. Zaskoczeni i zainteresowani. Czyli pewne działy, tak jak mówisz, etyka, estetyka, może filozofia prawa, może nawet i filozofia języka, jakoś tam bardzo fizyki, rozumiem, niekoniecznie potrzebują. No w każdym razie myślę, że jest znajomość fizyki mniej istotna dla nich. Natomiast no, dla takich dyscyplin, jak choćby filozofia nauki, epistemologia czy ontologia, pewnie wolisz termin metafizyka oczywiście, no to uważam, że jest niezbędna znajomość fizyki, dlatego że
W przeciwnym wypadku rozważania filozoficzne prowadzone są na bazie codziennego doświadczenia, czyli na dobrą sprawę też wiedzy naukowej, tylko że zdezaktualizowanej wiedzy minionych epok. I tutaj w takich dyscyplinach znajomość fizyki, myślę, jest niezbędna. No, mamy takie klasyczne problemy, spór między determinizmem a indeterminizmem, na przykład sięgający już czasów starożytnych. Nie sądzę, żeby coś sensownego na ten temat można było powiedzieć dzisiaj, nie biorąc pod uwagę właśnie rezultatów, jakie przynosi nam mechanika kwantowa czy teoria chaosu deterministycznego. Poza teorią względności trudno coś mówić na temat czasu i przestrzeni. A więc generalnie rzecz biorąc, nauka współczesna pozwala rozważać tradycyjne problemy filozoficzne z uwzględnieniem najnowszej wiedzy naukowej. No i wtedy możemy do czegoś nowego dojść. Prawda? Oczywiście nie chcę powiedzieć, że fizyka czy jakakolwiek nauka może rozstrzygnąć problemy filozoficzne, bo chociaż na przykład samo słowo determinizm czy indeterminizm jest słowem filozoficznym. Ten termin w fizyce w ogóle się nie pojawia. Natomiast rezultaty fizyki oczywiście mogą coś powiedzieć na temat, czy pomóc w rozstrzygnięciu tego sporu. A z drugiej strony takie teorie naukowe jak wspomniana teoria względności, czy choćby mechanika kwantowa są źródłem całkiem nowych problemów filozoficznych. Mam na myśli problemy filozoficzne mechaniki kwantowej, o których będziemy dzisiaj mówić, na przykład problem pomiaru, dualizm korpuskularno-falowy, natura mikroobiektów, problem przyczynowości, roli obserwatora w opisie, a nawet przebiegu zjawisk w świecie. One są niemożliwe w ogóle do postawienia poza wewnętrznym kontekstem tej teorii. Czyli one wynikają z wewnętrznej praktyki badawczej. Profesor Michał Heller nazywa to filozofią w nauce. To jest bardzo ciekawa koncepcja. A w drugą stronę, czyli fizycy od filozofów coś mogą zaczerpnąć? Badałbym właśnie. Czy to my jesteśmy pasożytami tylko na fizykach żerującymi? No, badałem właśnie to zagadnienie. Ten rezultatem jest tekst o postawach fizyków wobec filozofii. No i tutaj też sprawa jest skomplikowana. Mianowicie znakomita większość fizyków wykazuje postawę, którą bym nazwał neutralną. Znaczy nie interesują się w ogóle filozofią. A jeśli już sobie filozofują, to po 15, jak mówię, prawda? Proszę zauważyć, prace z dziedziny fizyki w fachowych czasopismach filozoficznych są zupełnie wypreparowane z jakichkolwiek rozważań filozoficznych. One się tam nie pojawiają. Natomiast uwagi filozoficzne czynią niektórzy teoretycy głównie. Tak, wybitni jak Einstein, Bohr, Heisenberg, Dirac, von Weizsäcker, Penrose i wielu innych. I właśnie przytoczę ciekawą opinię Stevena Weinberga, autora też prac filozoficznych. On sobie zadaje pytanie, czy filozofia ma jakieś znaczenie dla nauki, dla fizyki w szczególności. On powiada, to zależy. Znaczy on posługuje się tym kunowskim schematem rozwoju nauki. Nie wchodźmy w to, czy w krytykę Kuna teraz. Mówi, że jeśli mamy do czynienia z tak zwaną normalną nauką, to właściwie filozofia do niczego nie jest potrzebna uczonemu, fizykowi. Co więcej, powinien unikać filozofii. To znaczy uczeni wówczas pracują w ramach danego paradygmatu, rozwiązują konkretne problemy, jakie mogą rozwiązać. No i jak doktorant będzie się zastanawiał, jaka jest natura czasu, no to nie zrobi doktoratu z fizyki, prawda? W tym sensie Weinberg powiada, że niestawianie tych zasadniczych, filozoficznych pytań jest warunkiem rozwoju nauki.
Natomiast sytuacja zmienia się, gdy mamy do czynienia z okresami, znów nawiążę do terminologii Kuna, rewolucji naukowych. W naszym stuleciu, no już nie w naszym, tak, na początku XX wieku mieliśmy do czynienia z dwiema wielkimi rewolucjami naukowymi, związanymi właśnie z powstaniem teorii względności i mechaniki kwantowej, no, które w radykalny sposób zmieniły nasz obraz świata, wykazały ograniczenia fizyki klasycznej i postawiły nowe wyzwania. Prawda? I Weinberg twierdzi, i myślę, że to przekonujące jest, że wówczas w takich okolicznościach uczony musi wręcz filozofować. To znaczy musi stawiać pewne pytania, których w czasie normalnej nauki należy raczej unikać. I on tu wskazuje na przykład na analizę pojęcia równoczesności przez Einsteina przeprowadzoną, która doprowadzi, analiza pojęciowa, no to jest robota stricte filozoficzna, prawda, na analizę pojęcia toru orbity elektronowej przez Heisenberga i one doprowadziły do nowych odkryć, do rewolucji naukowych. Okej. No to wykorzystanie pewnego filozoficznego pomysłu, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale dobrze, super, dzięki. Dobrze, zostawmy może ogólne znaczenie filozofii, no i przejdźmy do samej mechaniki kwantowej naszego dzisiejszego głównego bohatera. Wspomnę pewną wypowiedź Feynmana, którego już dzisiaj wspominałem wcześniej. On powiedział tak, czy napisał nawet tak o mechanice kwantowej. Feynman, jeden z najlepszych chyba w historii znawców tej teorii. Uważam, że wolno stwierdzić, iż nikt tak naprawdę nie rozumie mechaniki kwantowej. No, ja mu ufam jako autorytetowi w tej dziedzinie, ale jednak nie bądźmy tacy strasznie pesymistyczni, coś spróbujmy na ten temat powiedzieć. Więc na początek jakbym mógł cię poprosić o takie zupełnie podstawowe wytłumaczenie, no podstaw absolutnych tej teorii. Co, o czym tam jest w ogóle mowa? Wiem, że chciałeś zacząć od eksperymentu z dwiema szczelinami, no to może właśnie byśmy od tego wystartowali. Okej. Okay. No, podoba mi się stwierdzenie Feynmana. Jak ktoś będzie sądził, że nie rozumie, o czym mówię na tym wykładzie, no to powiem, no przecież Feynman tak napisał, tak? To oczywiście zależy, co rozumiemy przez rozumienie. To znaczy, w nauce XIX-wiecznej dla uczonego zrozumieć zjawisko znaczyło właściwie skonstruować jego mechaniczny model. Ten klasyczny obraz świata był obrazem bardzo prostym i poglądowym. Oto taką areną zdarzeń były w fizyce Newtona absolutny czas, absolutny przestrzeń, w nim poruszające się ciała, atomy powiedzmy, działające na siebie siłami. Ten ruch był opisywany przez deterministyczne prawa Newtona i do tego po odkryciach Maxwella uzupełniono ten obraz o ciągłe pole elektromagnetyczne. Mhm. I ten obraz świata był bardzo jasny, wyraźny, poglądowy. On niestety uległ destrukcji, bym powiedział, to znaczy właśnie w wyniku dwóch wielkich rewolucji na początku XX wieku. I powstała z jednej strony, okazało się, że prawa Newtona nie stosują się do świata atomów i cząstek elementarnych. Okazało się, że prawa Newtona zawodzą też w skali kosmicznej i tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużymi prędkościami, powstała odpowiednia mechanika kwantowa i teoria względności. Problem współczesnej fizyki polega na tym, że one są niewspółmierne ze sobą. Jedna opisuje mikroświat, ale w ogóle nie uwzględnia grawitacji. Natomiast teoria einsteinowska jest teorią klasyczną, czyli nie uwzględnia efektów kwantowych. No i w ten sposób ten piękny, klasyczny obraz świata, który
jak wiemy, był uproszczeniem, ale charakteryzował się jednolitością. Ten obraz rozpadł nam się i nie bardzo wiadomo, czym go zastąpić, bo fizycy dysponują współcześnie nie jedną teorią fundamentalną, ale dwiema, właśnie mechaniką kwantową i ogólną teorią względności, a nikomu jeszcze nie udało się ich ze sobą połączyć, czyli stworzyć tego, co fizycy nazywają theory of everything, czyli po prostu kwantowej teorii grawitacji, choć oczywiście prace tutaj trwają. Już ponad 100 lat. Już ponad 100 lat oczywiście, ale teorie to są niezwykle wyrafinowane matematycznie. Nawet nie chciałbym nic bliższego na ten temat mówić. Natomiast no jak na razie są nietestowalne empirycznie. Czyli te wszystkie superstruny, wyższe wymiary i tak dalej istnieją na kartce papieru. To jest bardzo ciekawy wątek, ale to do tego może wrócimy później. Tej nietestowalności tych niektórych teorii fizycznych. Ale to, przepraszam, nie przeszkadzać. Mam tablicę i nie zawaham się jej użyć, jeśli można. Więc krótka powtórka z historii. Jak doszło w ogóle do powstawania mechaniki kwantowej? Ona postawiła takie, wprowadziła kompletnie nowe pojęcia, jak dualizm korpuskularno-falowy, komplementarność, nieoznaczoność, superpozycja stanów, nielokalność. I okazuje się, że ten obraz świata, tutaj cudzysłów, bo trudno mówić o obrazie świata, jest kompletnie kontrintuicyjny. Dlaczego mówi się, że mechanika kwantowa jest trudna? Nie dlatego, żeby matematyka, jaką tam się stosuje, jakoś radykalnie różniła się od matematyki stosowanej w fizyce klasycznej. Na przykład w teorii względności klasycznej jest bardzo trudna matematyka. Nawet na studiach fizyki nie wykłada się całości teorii względności, ale raczej z innego powodu jest trudna mechanika kwantowa, bo jest kontrintuicyjna zupełnie, to znaczy z punktu widzenia naszego zdrowego rozsądku, jak to zauważył cytowany Feynman, opisuje przyrodę w sposób absurdalny i doskonale zgadza się z doświadczeniem. To jest ciekawe. Feynman tutaj konkluduje, że chciałbym, żebyście pokochali przyrodę taką, jaką jest, absurdalną mianowicie. A na czym ten absurd polega? Jeszcze raz bardzo króciutko. Będą ze trzy wzorki, ale jasne. Proszę mi o wybaczenie. W klasycznym obrazie świata mamy dwa rodzaje obiektów. Cząstki, o którym wspominałem, i fale promieniowania elektromagnetycznego. To są obiekty o różnym charakterze. Cząstka, oto co namalowałem, jeśli nie widać, no to każdy obiekt to jest coś, co istnieje w określonym miejscu, w czasie i przestrzeni. Obiekt, który posiada pewną indywidualność. O cząstce można powiedzieć, że to ta oto cząstka w odróżnieniu od innej. Cząstki można policzyć, ponumerować. No i z ontologicznego, z filozoficznego punktu widzenia one należą do kategorii rzeczy, jednostkowych przedmiotów konkretnych, fizycznie określonych. Natomiast fale, tutaj zilustrowałem jakąś falę sinusoidką, to są obiekty o zupełnie różnym charakterze. Fala rozprzestrzenia się, tak, nie znajduje się w ściśle określonym miejscu przestrzeni. Jeśli ja tutaj mówię te słowa, to ja produkuję fale dźwiękowe, które zajmują całą przestrzeń w tej sali. Doktor Lipski siedzi tu oto, a nie w całej przestrzeni, prawda? To po pierwsze. Po drugie, fale nie posiadają indywidualności. Fale mogą interferować ze sobą, czyli nakładać się. Jeśli nałoży się jedna fala na drugą, jak ktoś wrzucił dwa kamienie do stawu, to wie, o co chodzi, rozchodzą się koncentryczne fale, nakładają się tam, gdzie góra jednej fali czy grzbiet nałoży się z grzbietem drugiej, otrzymujemy wzmocnienie drgań, czyli jak to mówią fizycy, interferencję konstruktywną, tam gdzie grzbiet fali
z doliną się spotka, otrzymujemy wygaszenie drgania, czyli interferencję destruktywną. To jest coś, o czym nie sposób powiedzieć w odniesieniu do cząstek. To wyobraźmy sobie, że gramy w bilard, no i uderzamy bile, no to one odbijają się od siebie i tak dalej, ale nie mogą ze sobą interferować. Jeśli nakładają się na siebie dwie fale, to znajdują się w tym samym miejscu czasoprzestrzeni. To po pierwsze, co dla cząstek jest niemożliwe. Po drugie natomiast fale nie są obiektami, które posiadałyby indywidualność. Jeśli interferują dwie fale, no to ja nie mogę powiedzieć, że to jest ta fala w odróżnieniu od tamtej. Czyli zupełnie inaczej niż cząstki. No i wreszcie po trzecie, fale należą do, czy rozprzestrzenianie się fal do ontologicznej kategorii procesu. Rzecz nie może być procesem, prawda? Ja w sensie filozoficznym jestem rzeczą, ale jak mówię, to moje mówienie jest procesem, a nie rzeczą. Także jest radykalna różnica co do kategorii ontologicznych. Cząstki i fali. No i oczywiście coś, co jest cząstką z punktu widzenia mechaniki klasycznej, no i naszego codziennego myślenia nie może być jednocześnie falą i vice versa. Natomiast mechanika kwantowa odkryła zupełnie zdumiewającą własność materii, mianowicie dualizm korpuskularno-falowy. Tak bardzo króciutko, 14 grudnia 1900 roku, Max Planck podaje wzór na promieniowanie ciała doskonale czarnego, czyli na to, jak oddziałuje promieniowanie z materią. Próbowano pod koniec wieku rozwiązać to zagadnienie metodami fizyki klasycznej, oczywiście, bo innych wtedy nie znano, no i nie udawało się. I Max Planck, podając ostatecznie ten wzór, zmuszony był, jak sam pisze, założyć, że energia jest emitowana i absorbowana, czyli przekazywana między promieniowaniem a materią w sposób dyskretny, takimi paczkami zwanymi kwantami. I energia tego kwantu E równa się H razy Ni, Ni jest częstością światła, H pewną fundamentalną, jak wiemy dzisiaj, stałą fizyczną, zwaną stałą Plancka. To jest taki trademark mechaniki kwantowej. Wszędzie, gdzie pojawia się stała Plancka, to wiemy, że mamy do czynienia z efektami kwantowymi. To jest elementarny kwant działania. Działanie jest wielkością fizyczną o wymiarze energii i czasu. To ma fundamentalne znaczenie epistemologiczne. Istnieje elementarny kwant działania, czyli poznając przyrodę w interakcji, na przykład przyrządu pomiarowego z mierzonym obiektem, nie możemy działać dowolnie mało, nie można działać mniej niż najmniej. To już pewnie pojawi się. Czyli żeby była jasność, to ta dyskretność i ciągłość. Czyli są takie najmniejsze kawałki, które już są dalej nierozbijane. Ta energia jest dostarczana takimi wielokrotnością tych malutkich porcji. Tak. Te najmniejsze porcje nazywamy właśnie kwantami. Tak jest. Planck nie mówił jeszcze o skwantowaniu światła. Już od XVII wieku dyskutowano nad tym, czy światło to jest zbiór cząstek, tak Newton na przykład twierdził, czy też ciągła fala elektromagnetyczna, Faraday, później Maxwell. Równania Maxwella z 1854 roku pokazały nam, że światło jest ciągłą falą elektromagnetyczną. Oczywiście w tamtych czasach jeszcze sądzono, że fale muszą być drganiami jakiegoś ośrodka. Nie ma powietrza, nie ma dźwięku, prawda? Nie ma wody, nie ma fal na wodzie. Sam Maxwell sądził, że to są drgania mechanicznego eteru. W każdym razie równania Maxwella pokazują, że światło jest ciągłą falą elektromagnetyczną. I skonstruowano na tej podstawie radio i telegraf bez drutu, prawda? Każdy, kto włącza radio dzisiaj, potwierdza elektrodynamikę Maxwella. No ale pewnych efektów
Mam na myśli efekt fotoelektryczny zewnętrzny. Na tej zasadzie działa fotokomórka. Pada światło na metal, wybija elektrony, no i w obwodzie płynie prąd, czyli podstawiamy ręce pod umywalkę i dzięki Einsteinowi płynie woda. Prawda? Także fizyka, nawet kwantowa, ma zastosowania praktyczne, bardzo duże zastosowania praktyczne. Do tego efektu fotoelektrycznego nie dało się wyjaśnić, przyjmując właśnie pogląd, że światło jest ciągłą falą elektromagnetyczną. Einstein założył, i za to zresztą w 1925 roku nagrodę Nobla dostał, a nie za teorię względności, bo była ona jeszcze wtedy uważana za zbyt kontrowersyjną, niepotwierdzoną empirycznie. I Einstein założył, że światło nie jest ciągłą falą elektromagnetyczną, ale jest takim zbiorem cząstek, zwanych później nazwanych fotonami, które, z których każdy niesie energię H ni i pęd H przez lambda. Ni jest częstością światła, lambda długością fali, H stałą Plancka. No więc było to rozszerzenie koncepcji Plancka. Poniekąd powrót do korpuskularnej teorii światła a la Newton, ale no tutaj wielkości charakteryzującej ruch falowy, jak lambda długość fali, były powiązane z wielkościami korpuskularnymi typu pęd. Czyli światło to zbiór takich cząstek fotonów. Tak? A później jeszcze w 1924 roku w swoim doktoracie Louis-Victor de Broglie wprowadził hipotezę fal materii, że mianowicie skoro takimi zasadami symetrii się kierował, skoro światło, ciągłe fale elektromagnetyczne w pewnych okolicznościach zachowuje się jak zbiór cząstek, to również z cząstkami materii, takimi jak elektrony, powiązana jest pewna fala materii P równa się H przez lambda. Czyli, że to także dobrze jest, że każda cząstka materii ma też aspekt korpuskularny. No i nie po kilku latach te koncepcje zostały potwierdzone i dzisiaj nie mamy wątpliwości, że wszystkie obiekty materialne wykazują, w zależności od okoliczności, to jest ważne, aspekt korpuskularny albo aspekt falowy. Ale to bez sensu z punktu widzenia fizyki klasycznej i zdrowego rozsądku, bo nie może coś być jednocześnie rzeczą i procesem, no i nie może być coś jednocześnie cząstką i falą. Niektórzy, jak Schrödinger sam, uznali dualizm korpuskularno-falowy za wielki dramat współczesnej fizyki. Bo to prowadzi do wniosku, że zachowanie mikroobiektów jest w istocie niewyobrażalne i przeczy naszym najgłębszym intuicjom. Niektórzy mówią, że nawet naszej zwykłej dwuwartościowej logice. No i przejdę potem przy długim wstępie do właśnie eksperymentu z dwiema szczelinami. Niektórzy uznają go za jeden z, jakieś czasopismo tak napisało, za najpiękniejszy eksperyment w historii nauki, a Feynman, który już tutaj się pojawił, no przynajmniej jego nazwisko, powiada, że ten jeden eksperyment zawiera wszystkie tajemnice mechaniki kwantowej, jak to będziecie wiedzieć, jak działa, to inne zagadki w podobny sposób można będzie potraktować. I on właśnie w tym kontekście pisze, że nikt nie rozumie mechaniki kwantowej. Eksperyment będzie prosty. Przepuścimy strumień cząstek przez przesłonę z dwiema wąskimi szczelinami i będziemy obserwować, co się stanie. To znaczy, będzie to powtórzone trzykrotnie. Raz dla klasycznych cząstek, po drugie dla klasycznych fal, to było w eksperymencie Younga dawno temu,
i dla prawdziwych, klasycznych cząstek. A więc mamy tutaj źródło cząstek. Źródło cząstek, które kierujemy chyba się kończy pisaczek, tak. Kierujemy na szczelinę, na przesłonę z dwiema wąskimi szczelinami, nazwijmy sobie ją S1 i S2. I mamy ekran, na którym obserwujemy, co się dzieje. Niech to będą klasyczne cząstki. Gdyby elektrony były klasycznymi cząstkami, to zachowywałyby się tak, jak zaraz powiemy. Feynman tutaj koloryzuje, że strzelamy rozklekotanym kałasznikowym. No i mamy pociski, które są przepraszam, może niedobry czas na takie analogie, no ale mamy takie pociski, które są trwałe, są rzeczami, indywiduami i nie celujemy specjalnie. Zliczamy liczbę cząstek, ile ich padnie w poszczególne miejsce ekranu. Czyli określamy prawdopodobieństwo trafienia zgodnie z częstościową interpretacją prawdopodobieństwa. Co się stanie, łatwo pojąć. Cząstki mogą dotrzeć do ekranu albo przez szczelinę pierwszą, albo przez drugą. Więc te, które dotrą przez szczelinę pierwszą, wylądują gdzieś tutaj. Oczywiście jakieś rykoszety mogą się trafić. Niektóre dotrą do ekranu przez szczelinę drugą. Najwięcej cząstek znajdzie się naprzeciwko pierwszej szczeliny. To będą te, które przechodziły przez pierwszą szczelinę. I również takie maksimum będziemy mieli w przypadku cząstek przechodzących przez szczelinę drugą. Nie ma interferencji oczywiście, bo cząstki jasne jest i zgodne z naszymi takimi poglądowymi wyobrażeniami, że cząstka niepodzielna przechodzi albo przez jedną szczelinę, albo przez drugą. Tertium non datur. Co się natomiast stanie, gdy przepuścimy fale? No mogą być to na przykład fale na wodzie. To opisujemy doświadczenie nieco inaczej. Prawda? Mówimy, że tak tutaj ze źródła dochodzi fala do otworu z dwiema szczelinami. No i te szczeliny stają się źródłami nowych fal. Mamy dwie fale, prawda? One interferują ze sobą, tak jak fale na wodzie. I co się dzieje? Na ekranie obserwujemy interferencję. Czyli w tym miejscu, gdzie, jak to mówimy, zgodne w fazie dotarły fale, czyli grzbiet z grzbietem, dolina z doliną, powstaje najwięcej drgań, największe będzie maksimum drgań. Z oczywistych powodów pomiędzy szczelinami na środku, bo droga optyczna od jednej szczeliny i od drugiej do tego miejsca na środku będą takie same. I będziemy mieli kolejne maksima, minima, obraz interferencyjny. Gdyby to było światło, to mielibyśmy obraz jasnych, ciemnych prążków. Też proste. Co się teraz dzieje, po trzecie, gdy przez nasz układ z dwiema szczelinami przepuścimy kwantowe cząstki, takie jak elektrony albo fotony, a nawet duże molekuły. To już w 90-tych latach pokazali fizycy, że tak się zachowują na przykład fullereny, cząstki złożone z 60-70 atomów węgla. Wiemy, że elektrony są niepodzielne. Bo jak lokalizujemy elektron, to zawsze cząstkę z określonym pędem, energią, masą, ładunkiem oczywiście, tak? Nikt jeszcze nie znalazł połowy elektronu. No więc
Możemy, emitujemy wiązkę elektronów z tego źródła. Ta wiązka może być bardzo, o bardzo słabym natężeniu. To znaczy, jak mamy czas, co sekundę możemy emitować jeden elektron. I co się dzieje? Gdy otwarte są dwie szczeliny, to bardzo ważne, obserwujemy, że elektron, poruszając się na ekranie, ląduje w określonym miejscu. Bardzo dokładnie się lokalizuje. Czyli wydawałoby się, że zachowuje się jak klasyczna cząstka. Drugi elektron też. Trzeci, czwarty. Tak? Ale po pewnym czasie, jak już tysiące takich elektronów przepuścimy, podkreślam, każdorazowo przez układ przechodzi cząstka pojedynczo. To na ekranie tworzy się coś zdumiewającego. Obraz interferencyjny, złożony z jasnych i ciemnych prążków. Dokładnie taki, jak dla klasycznych fal. A więc mamy tutaj historię taką, że do ekranu docierają w całości elektrony, tak jak pociski, ale rozkład prawdopodobieństwa, czyli tam częstość względna trafienia elektronów w ten albo inny obszar ekranu, jest opisana tak, jak dla klasycznej fali. Czyli, żeby to wyjaśnić, tak, no, to na rysunku musimy tutaj powiedzieć, że no, jakieś fale docierają i następuje interferencja. Ale cząstki przecież są pojedyncze. Tak? I teraz tak, nasze myślenie zdroworozsądkowe, no i oparte na ideach fizyki klasycznej, no prowadzi do takiego rozumowania. No dobrze, my nie wiemy wprawdzie, przez którą szczelinę elektron dotarł do ekranu, no ale to jest cząstka niepodzielna, więc musiał przejść albo przez jedną, albo przez drugą szczelinę. Ale gdyby tak było, nie obserwowalibyśmy obrazu interferencyjnego. Tylko takie te kubki, jak w przypadku tych klasycznych cząsteczek. Oczywiście, tak jest. No to spróbujmy zapytać, dowiedzieć się, przez którą szczelinę przechodzi cząstka. Tak? Czy przez pierwszą, czy przez drugą. No to tutaj można umieścić jakieś detektory, które, nieważne jak zbudowane, które zareagują w momencie, gdy będzie tam się zbliżał elektron. Okazuje się wtedy, że zawsze, przyjmujemy, że detektory są idealne, tutaj 100% sprawności mają, że zawsze reaguje albo jeden, albo drugi. Czyli jak podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, przez którą szczelinę przechodzi cząstka, otrzymujemy odpowiedź, że albo przez jedną, albo przez drugą. Ale wówczas znika nam obraz interferencyjny. Jak dołożymy te detektory po drodze, to już nie ma na ekranie końcowym tych prążków interferencyjnych. Czyli wtedy zachowują się jak klasyczne i wtedy cząstki. Się pojawiają te kubki, tak? Tak. Ten rozkład prawdopodobieństwa dokładnie taki jak w przypadku klasycznych cząstek. Nie podejmujemy próby detekcji, przez którą szczelinę przechodzi elektron, otrzymujemy obraz interferencyjny. Co znaczy, że nie jest prawdą, że cząstka przeszła przez pierwszą szczelinę i nie jest prawdą, że przeszła przez drugą szczelinę. Albo przez pierwszą, albo przez drugą. Bo gdyby tak było, nie byłoby obrazu interferencyjnego, który jest obserwowany. No i tu się pojawia problem, prawda? Bo należy powiedzieć, że w pewnym sensie, to będzie oczywiście metafora, jedna niepodzielna cząstka przechodzi przez dwie szczeliny równocześnie. Gdybyśmy mogli opuścić to pomieszczenie, wychodząc przez okna i drzwi jednocześnie, no to jakbym chciał opisać to w sposób kwantowo-mechaniczny, doktor Lipski wychodzi z pomieszczenia filozofu i ma do dyspozycji trzy możliwości, to musiałbym mu przypisać pewną wielkość matematyczną, zwaną amplitudą prawdopodobieństwa przejścia przez drzwi,
plus amplituda prawdopodobieństwa przejścia przez okno, jedno, drugie. Te amplitudy musiałbym do siebie dodać, podnieść do kwadratu i w ten sposób kwantowy mogę opisać wyjście pana doktora z klubu filozofii. No i oczywiście jest to coś, co zupełnie nie mieści się w naszej klasycznej wyobraźni. Wychodziłbym częściowo przez to i przez to. Jakby jednocześnie, tak? W pewnym sensie tak, prawda? No to oczywiście my widzimy, że rzeczy z naszego doświadczenia mikroskopowego no nie zachowują się tak. Ale musimy przyjąć, że tak zachowują się cząstki kwantowe, żeby wyjaśnić obserwowalne efekty w postaci interferencji. Tutaj fizycy wprowadzili taki techniczny termin superpozycja stanów, kwantowa liniowa superpozycja stanów, ale może za chwilkę o tym, tak? Tak. Czyli, bo to jeszcze, żeby to dokończyć, jak nikt by nie obserwował, którędy wychodzę, to właśnie wychodziłbym naraz tymi trzema wyjściami, tak przekładając to na nasze rozmiary, przedmioty naszych rozmiarów. Ale jakby ktoś już zaczął obserwować, byłby ten detektor, tak, pojawił się, to by znaczyło, że już wychodzę, zaobserwowałby mnie tylko albo przy drzwiach, albo przy jednym oknie, albo przy drugim oknie. Tak, tak. I tutaj... Przy czym od razu mówię, że oknami ja rzadko wychodzę z pomieszczeń. Mamy parter, no, więc tak, tak. Nie będzie to nawet groźne. Ja mam w plecaczku pisak. W kieszeni. Dużej. Dobra, to ma... Jeszcze jedna uwaga, bo tutaj pojawia się, proszę Państwa, niezwykle zdumiewające zjawisko. Te cząstki tak jakby wiedziały, czy są obserwowane, czy tak. Nie. Tak, ja tutaj celowo tej metafory używam. No, że ludzie wiedzą, się zachowują inaczej, często przynajmniej, gdy wiedzą, że są obserwowani, a gdy wiedzą, że nie są obserwowani, no to dość trywialne, tak? Ale przecież te cząstki nie mają mózgów, dusz pewnie też nie, panie doktorze. Pewnie nie. No i pojawia się takie prowokacyjne pytanie, skąd te cząstki wiedzą, że są obserwowane albo nie? A już tak troszkę poważniej, dlaczego układ fizyczny zachowuje się inaczej, gdy nie jest poddawany procesowi pomiaru, pewnemu oddziaływaniu. A co jest pomiar mechanizm, czym jest pomiar w mechanice kwantowej, to nikt chyba nie wie dzisiaj jeszcze. Przynajmniej są różne opinie. A inaczej, gdy układ kwantowy swobodnie ewoluuje, że tak powiem. I to jest historia, z którą nie mamy do czynienia w żadnej innej dziedzinie, w mechanice klasycznej. Mhm. No właśnie, mówisz, ewoluuje swobodnie, nieoglądany. Nieoglądany. I tu chyba może byłby dobry moment na tą funkcję falową, właśnie parę słów o tej funkcji falowej. Zaraz powiemy, jaka jest jeszcze relacja między tą obserwacją, a właśnie tym aparatem matematycznym, ale co to jest ta funkcja falowa, która w wykładzie fizyki kwantowej no, bardzo często się pojawia jako centralny obiekt matematyczny. Już plan B musimy uruchomić, szanowni państwo. Ale bardzo szybko uruchomiliśmy, także funkcja falowa. Tak. Nazwa odzwierciedla ten falowy aspekt mechaniki kwantowej, mianowicie, że występuje zjawisko interferencji cząstek. No ludzie też właściwie powinni interferować teoretycznie rzecz biorąc. Tu, zanim przejdę do funkcji falowej, mechanika kwantowa jest uznawana za teorię fundamentalną. To znaczy, ona nie dotyczy tylko mikroświata, ale i świata makroskopowego również. Wszechświata jako całości również. Funkcja falowa wszechświata, prawda, funkcjonuje taki termin. I problem polega na tym, że no właśnie, my na co dzień efektów kwantowych nie obserwujemy. Stała Plancka jest bardzo mała, może to jest powód, ale w zasadzie w formalizmie mechaniki kwantowej nie ma niczego takiego, co by nam mówiło, że tylko do obiektów o takich, a nie innych rozmiarach się stosuje. Do kota też się stosuje, prawda? O kocie pewnie jeszcze będzie. Mhm.
Okay. Właśnie to jest zresztą bardzo ważna uwaga, bo bardzo często w takim potocznym rozumieniu mechaniki kwantowej to jest teoria dotycząca tylko mikroświata. No a mówisz właśnie, że nie tylko mikroświata, tylko to jest fundamentalna, w sensie, że dotyczy wszystkich rozmiarów. Tak, tak, jak najbardziej tak. I współcześnie fizycy przeprowadzają eksperymenty nad zdumiewającym zjawiskiem, jakim jest splątanie kwantowe i można już splątać obiekty makroskopowe. Mhm. Także to jest mit, prawda? No uproszczenie, że mechanika kwantowa dotyczy tylko mikroświata. Więc to nie już jedną rzecz przynajmniej pamiętajmy. Dobra, ale wróćmy do tej funkcji falowej. To jest pewna abstrakcyjna wielkość matematyczna. Zapiszę ją psi. Technicznie rzecz biorąc, przepraszam za żargon, wektor z abstrakcyjnej zespolonej przestrzeni Hilberta. Jest to pewna struktura matematyczna, liniowa przestrzeń wektorowa nad ciałem liczb zespolonych. Przepraszam bardzo. W każdym razie jest to coś, co reprezentuje nam stan układu kwantowo-mechanicznego. A pojęcie stanu to jest znane z codziennego doświadczenia. Jestem w takim, a nie innym stanie, prawda, euforii, smutku itd., itd. W mechanice klasycznej również funkcjonuje pojęcie stanu układu mechanicznego. Stan układu mechanicznego jest określony, jeśli mamy pędy, to jest iloczyn masy i prędkości, przypomnę, i położenia wszystkich elementów układu. I to nam w sposób jednoznaczny wyznacza stan układu. Znajomość wszystkich pędów i położeń wszystkich cząstek. Daje nam pełną wiedzę o układzie z mechanicznego punktu widzenia. Na tej podstawie można policzyć, jak będzie zachowywał się układ w przyszłości. Jak się zachowywał w przeszłości. Oczywiście. I to jest w mechanice klasycznej stan układu jest określony przez wielkości fizyczne bezpośrednio mierzalne. Tak? Pęd czy tam prędkość mogę zmierzyć bezpośrednio, dość łatwo, położenie w sposób trywialny. Natomiast w mechanice kwantowej pojęcie stanu układu ma nieco bardziej abstrakcyjny charakter. Funkcja falowa psi reprezentuje stan układu kwantowo-mechanicznego w danej chwili, ale ona nie reprezentuje żadnej wielkości fizycznej mierzalnej. Na razie mówię o standardowej interpretacji mechaniki kwantowej, prawda, nie wchodzę w parametry ukryte. Nie reprezentuje niczego, co można zaobserwować ani zmierzyć. Ale zgodnie z kopenhaską, zwaną też zwykłą interpretacją mechaniki kwantowej, zawiera wszystkie informacje, jakie można uzyskać w tym stanie. Czyli komplet informacji. Jak ona może być powiązana z doświadczeniem, prawda? Funkcję falową możemy powiązać z doświadczeniem tylko wtedy, jeśli wykonamy pomiar, jak to fizycy mówią, nad układem kwantowym, albo pomiar jakiejś wielkości fizycznej, energii, pędu, położenia, spinu. Przy czym znajomość funkcji falowej pozwala nam na przewidywanie prawdopodobieństw rezultatów pomiarów tylko i wyłącznie, poza bardzo, bardzo rzadkimi przypadkami. To są te kwadraty modułów. Tak jest. Czyli no, w uproszczeniu, prawda, jeśli znam kształt, matematyczną postać funkcji falowej, to mechanika kwantowa pozwala mi obliczyć, podnoszę do kwadratu tę funkcję, moduł kwadrat, to oczywiście uproszczenie pewne jest, i pozwala mi obliczyć prawdopodobieństwo tego, że. Na przykład, to jest reguła Maxa Borna sformułowana w 1924 roku. Prawdopodobieństwo tego, że jak wykonam pomiar położenia elektronu, to znajdę go w takim, na takim miejscu. Prawdopodobieństwo tego, że jeśli wykonam pomiar energii atomu, to taką, a nie inną wartość.
Albo mógłbym policzyć prawdopodobieństwo tego, że ten w eksperymencie szczelinowym, jakbym ten detektor ustawiał, no to jakie jest prawdopodobieństwo, że go zobaczę przechodzącego przez górną szczelinę albo przez tą dolną szczelinę? Tak. Mhm. No. I to, co my obserwujemy eksperymentalnie, no to rozumiem, są właśnie te prawdopodobieństwa. Znaczy widzimy całą masę eksperymentów, powtarzamy to wielokrotnie i widzimy, że te obserwowane częstości pojawiania się danej cząstki w określonym miejscu odpowiadają bardzo ściśle tym wyliczonym teoretycznie prawdopodobieństwom. A to jeszcze nie koniec zabawy. Tak? W mechanice Newtona ewolucję układu opisują równania Newtona. Z matematycznego punktu widzenia to są liniowe równania różniczkowe, co skutkuje tym, że one, jeśli są rozwiązywalne, to mają jednoznaczne rozwiązanie. Czyli świat ma tylko jedną historię, prawda? W mechanice kwantowej mamy również podobne równanie. To jest równanie Schrödingera, Erwina Schrödingera. Równanie Schrödingera. Które też jest liniowym równaniem różniczkowym. Czyli zapiszę je i HD po DT, psi, coś strajkują dzisiaj pisaczki, równa się H psi. Profesor Heller zawsze powtarzał, jak rysował takie różne znaczki, że jak ktoś się tym przejmuje, niech to po prostu potraktuje jako sztukę abstrakcyjną i tyle. Tak. W każdym razie jest to pod względem matematycznym dość podobne do równania Newtona, równanie Schrödingera. Liniowe równanie różniczkowe na wektor stanu, czy też funkcję falową, będę używał zamiennie tychże. Czyli równanie Schrödingera pozwala nam przewidzieć, obliczyć te przyszłe wartości funkcji falowej. I jest deterministyczne dokładnie tak samo jak w fizyce klasycznej Newtona. Newtona w fizyce klasycznej. Tylko co nam tutaj deterministycznie ewoluuje? Tak, tak. Funkcja falowa psi, która nie reprezentuje żadnej realności fizycznej, tylko może być powiązana z doświadczeniem wtedy, tylko wtedy, gdy zostanie wykonany pomiar. A co więcej, przed pomiarem wielkości fizycznej znajduje się ona na ogół w superpozycji stanów. To znaczy, jeśli układ może znaleźć się w stanie reprezentowanym, czy też opisywanym przez funkcję falową psi 1, może znaleźć się w stanie opisywanym funkcją falową psi 2, i tak dalej, to w zależności od sytuacji, prawda, to może się znaleźć w stanie, który jest technicznie mówiąc liniową superpozycją tych stanów, czyli sumą tych wszystkich możliwości, czy też potencjalności, jakbyśmy powiedzieli w języku Arystotelesa, z odpowiednimi wagami, którymi są liczby zespolone. Czyli wracając do tych makroskopowych porównań, to moje wychodzenie z tego pomieszczenia w tym sensie w superpozycji byłoby takie, że ja dopóki nie jestem obserwowany, z jakąś wagą wychodzę jednym oknem, z jakąś wagą drugim i z jakąś wagą trzecim, jakby jedno, to jest superpozycja tych trzech stanów. Tak jest, dopóki nikt nie obserwuje. Obserwuje, tak. A więc deterministyczny sposób ewoluuje funkcja falowa, która jest liniową superpozycją stanów. Czyli deterministycznej ewolucji, dopóki nie obserwujemy, ulega coś, co zaczerpniemy od Arystotelesa termin, można by potencjalnością nazwać. Zestaw potencjalności deterministycznie się zmienia. Brzmi to trochę tak. Osobliwie. Prawda? Natomiast co się dzieje w momencie wykonywania pomiaru? Następuje proces zwany przez fizyków redukcją funkcji falowej z tych wszystkich kwantowych możliwości aktualizuje się, faktualizuje czy realizuje jedna i tylko jedna stanowiąca wynik pomiaru, czyli patrzę, pan doktor wychodzi przez drzwi, prawda?
przy czym one aktualizują się z pewnym prawdopodobieństwem. To znaczy można podać jedynie prawdopodobieństwo, względną częstość tego, że w rezultacie pomiaru otrzymamy taki, a nie inny wynik pomiaru. Wynik, prawda? I to jest coś, po pierwsze, bardzo dziwnego. Dlaczego zaktualizuje się taki, a nie inny stan? No jedyna odpowiedź, jaką znają fizycy, to jest taka. To jest przynajmniej odpowiedź szkoły kopenhaskiej, tak? Że jest to fundamentalnie losowy proces. Mhm. Czyli właśnie, żebyśmy sobie uporządkowywali pewne rzeczy. Więc wiemy, znaczy uporządkowałeś już bardzo dobrze oczywiście, ale żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. Wiemy, że deterministycznie ewoluuje pewien obiekt matematyczny, który opisuje stan układu kwantowego. Natomiast my bezpośrednio tego deterministycznie ewoluującego obiektu nie obserwujemy. Tak jak możemy obserwować pędy czy położenia cząstek klasycznych, tak tego, tej funkcji falowej, czy tego, co reprezentuje, może bo dokładnie to jest obiekt matematyczny. Tak, co ona reprezentuje, tego nie obserwujemy bezpośrednio. I teraz jak robimy obserwację, to nagle właśnie z tego złożonego obiektu matematycznego, z tej superpozycji opisanej przez ten obiekt, realizuje się tylko jedna z możliwości, zawsze jedna, tak. I z częstotliwościami, częstościami względnymi, odpowiadającymi tym prawdopodobieństwom, które z tej funkcji falowej mogę, czy to, dzięki równaniu Schrödingera wyliczyć, możemy wyliczyć. Okay? Tak? Dobrze, to jesteśmy. I teraz nie rozumiemy właśnie dlaczego. Może byśmy wspomnieli, jeszcze mamy chwilkę, to może byśmy wspomnieli ten jeden bardzo słynny eksperyment myślowy, który pewnie większość z Państwa zna, ale to jeszcze raz pokazuje to wszystko, co powiedzieliśmy na jeszcze jednym przykładzie. Sam Schrödinger, żeby wyjaśnić właśnie te zawiłości, no zaproponował eksperyment myślowy znany pod nazwą kota Schrödingera. To jakbyś króciutko opisał. No to będzie jeszcze raz jakby powtórka z tego, co powiedzieliśmy, ale myślę, że przydatna. Chodzi oczywiście o superpozycję stanów. Tak. Schrödinger, a co bardzo charakterystyczne, też wielu fizyków, którzy przyczynili się do powstania mechaniki kwantowej, choćby Einstein, choćby de Broglie, no bardzo był niezadowolony z jej kopenhaskiej interpretacji. Choć ten termin to późno dość ukształtował się, nie bardzo wiadomo, czym jest kopenhaska interpretacja. Bo to poglądy, o interpretacjach też jeszcze za chwilkę dokładnie, ale no. Poglądy różnych fizyków się różnią. No i dla Schrödingera, no jak dla wielu innych, którzy po raz pierwszy o tym słyszą, to ta superpozycja jest czymś zupełnie absurdalnym. I w 1935 roku, chcąc pokazać absurdalność kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej, wymyślił eksperyment myślowy znany pod nazwą paradoksu kota Schrödingera. Miłośników kotków od razu uprzedzam, że to był jedynie eksperyment myślowy i nad realnym kotem nikt tak się nie pastwił. Bierzemy sobie kotka. Mówi Schrödinger, zamykamy w jakimś pudle, wiadomo, że kotki lubią bywać w pudłach, ale to pudło jest tego typu, że eliminuje wszelkie oddziaływania z zewnątrz, prawda? Czyli idealnie ekranowane mamy sytuację. No i w pudle umieszczamy jeszcze atom pierwiastka radioaktywnego, no jakoś dobranym okresie połowicznego zaniku, że na przykład w ciągu godziny jest prawdopodobieństwo dokładnie 1/2, że się rozpadnie. Mhm. Detektor, licznik Geigera oraz fiolkę z cjankiem potasu i pewne urządzonko. No i teraz tak, jeżeli sytuacja jest zaaranżowana następująco, jeżeli rozpadnie się atom, to detektor wychwytuje produkt rozpadu, uruchamia urządzenie rozbijające fiolkę z trucizną, no i kotek niestety odmeldowuje się do kociego nieba, prawda? Natomiast jeśli tak się nie stanie, kotek jest cały i zdrów. Mechanika kwantowa opisuje stan układu jako stan atomu, jako superpozycję stanów przed rozpadem, po rozpadzie, dopóki nie nastąpi pomiar tutaj przez detektor.
No więc jeśli chcemy opisać układ kot plus atom, to należy postąpić następująco. To termin zresztą pochodzący od Schrödingera. Stan kota ulega splątaniu ze stanem atomu. No więc gdybyśmy chcieli tu funkcję falową kota wypisać, musielibyśmy wypisać ją w takiej postaci. Atom przed rozpadem kot żywy plus atom po rozpadzie kot martwy. Jeśli otworzymy pudło, co tutaj oczywiście symbolizuje wykonanie pomiaru kwantowego, to zawsze nastąpi redukcja superpozycji stanów i zobaczymy kotka żywego albo kotka martwego z prawdopodobieństwem 1/2. Natomiast dopóki tego nie uczynimy, no musimy przyjąć zgodnie z mechaniką kwantową, że kot jest w superpozycji stanów kota żywego i martwego. Schrödinger napisał w związku z tym złośliwie dosyć, połowa kota żywego i połowa kota martwego są z równym prawdopodobieństwem rozsmarowane w pudle. I to jest, tak się, to nie jest kwestia tego, że my nie wiemy, co zaszło, tylko dopóki nie otworzymy pudła, nie zajrzymy do środka, on jest właśnie w tych dwóch stanach. Dopóki ktoś nie patrzy, no jest, znaczy w tych dwóch, w tej superpozycji tych dwóch stanów. W takim właśnie dziwnym, żywo-martwym stanie. No tak by wynikało z mechaniki kwantowej, dokładnie tak samo jak w przypadku eksperymentu na dwóch szczelinach. Dopóki nie obserwujemy, no tak. To on przechodzi przez obie szczeliny. No właśnie, i to jest, no tak, to jest właśnie to nieintuicyjność mechaniki kwantowej, co tu się dzieje. I w związku z tym już padało to słowo interpretacja w tych naszych rozmowach. Z jednej strony mamy ten aparat matematyczny i tu działa wszystko ładnie. Nawet powiedziałeś, że to nie jest aż tak bardzo skomplikowane. Na pewno matematycznie dużo prostsze niż mechanika, niż teoria zgodności. Wiemy, jak tam wyliczać te równania, jak wyliczać te prawdopodobieństwa, to nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Natomiast no nie wiemy właśnie, co tu się dzieje. To jest tak dziwne, tak różne od naszych codziennych doświadczeń, że domaga się no właśnie interpretacji. I w związku z tym powstają różne interpretacje. Mechanika, znaczy cała relatywistyka, teoria względności też może się troszkę z intuicjami potocznymi kłóci, ale to jakoś nie jest to aż tak dziwne mimo wszystko i jakby przyzwyczajamy się, myślę, do tego, do względności czasu na przykład. Natomiast to jest tak dziwne, że pojawiają się te różne interpretacje. No i może tak rzutem bardzo krótkim, jakie to są te różne interpretacje? Co fizycy wymyślają? Jak tłumaczą ten dziwny kolaps, to zapadnięcie się, redukcję tej fali, albo ten stan superpozycji? Jak to jest wyjaśnianie? Powiedziałeś już o kopenhaskiej interpretacji, która jest chyba pierwszą jakby domyślną, to wytłumaczmy, co oni mówią. No i później jakie jeszcze, ale to tak wiesz, dwie, trzy główne, podstawowe, bo to są proszę Państwa całe podręczniki solidne poświęcone tej tematyce, nie jesteśmy w stanie tego ugryźć nawet, no ale żebyśmy poczuli, no powiedzmy dwie, trzy podstawowe, to kopenhaska, może wieloświatowa i jakaś obiektywnego kolapsu. Okej. No historycznie pierwsza jest oczywiście kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej, chociaż nazwa powstała ze 20 lat po jej sformułowaniu. Za jej głównych reprezentantów uznaje się Nilsa Bohra, który pracował w Kopenhadze, stąd ta nazwa, i Wernera Heisenberga. Zwykle uznaje się, że ta interpretacja ma charakter właściwie instrumentalistyczny albo taki pragmatystyczny. To znaczy, Bohr i Heisenberg, choć ich poglądy stricte filozoficzne są bardzo różne, to ja się ograniczę tylko do tych kwestii związanych z interpretacją, tak. Powiadają, że mamy formalizm matematyczny, bardzo piękny, a to wielu fizyków, prawie wszyscy uważają, że jest to jedna z najpiękniejszych teorii fizycznych, które pozwala nam obliczać rezultaty doświadczeń. Na podstawie tego możemy konstruować różne urządzenia. Żaden laptop, żadna kamera dzisiaj, żaden telefon nie działałyby, gdyby nie mechanika kwantowa, prawda? Wszystko to są rezultaty zastosowań mechaniki kwantowej. No i czego więcej od teorii żądać? Nic.
Czyli to czasami, przepraszam za wyrażenie, shut up and calculate, tak się nazywa to. Milcz i licz, fizyku młody, masz formalizm, zastosuj w praktyce, tak? Czyli to jest troszkę odpowiedź taka uciekająca, powiedzenie, nieważne co tam się dzieje, nie ma sensu pytać, odpowiadać może na pytanie, co tam się dzieje, właśnie tak jak mówisz. Mamy formalizm, liczymy, wiemy jakie mają być wyniki, a co tam się po drodze wydarzyło, to nieważne. Czy nie? Niekiedy tak to jest przedstawiane, prawda? Ale ja bym powiedział, że tu są argumenty za tym, że nie da się opisać tego, co się dzieje między pomiarami. Mhm. Tak? No tutaj muszę troszkę więcej powiedzieć. To bardzo ważna kwestia. Bohr mówił tak, no właśnie mamy do czynienia z tym dualizmem korpuskularno-falowym na przykład. Tak? Jak to możliwe, żeby coś było cząstką, a coś było falą? Bohr mówi tak, to nie są ani cząstki, ani fale. Tak? Mhm. Same mikroobiekty. Ja nie mogę w ogóle oświetlić, bo to ma, ta interpretacja Bohra, bardzo duże znaczenie epistemologiczne. Ja nie mogę nic o mikroświecie powiedzieć samym w sobie. Troszkę nadużyję kantowskiego terminu. Jasne. My, badając mikroświat, badamy go za pomocą określonych narzędzi pomiarowych, które ostatecznie muszą być makroskopowe, czyli opisywalne fizyką klasyczną. Prawda? I ja, opisując rezultaty eksperymentów, muszę stosować język fizyki klasycznej, bo nie mam innego, po prostu. I to jest warunek, na co wskazywał Bohr, intersubiektywnej komunikowalności. No, jeśli ktoś mnie pyta, która jest godzina, no to ja odpowiadam, jest... Nie będę teraz patrzył, prawda? Taka a taka, a nie odpowiem z prawdopodobieństwem, jedna, druga jest dziesiąta, prawda? Z prawdopodobieństwem 0,7, no bo w nieodpowiedniej dzielnicy to by się źle dla mnie skończyło, prawda? I my, opisując rezultaty eksperymentów, no dysponujemy właściwie językiem fizyki klasycznej, który jest wysubtelnionym językiem codziennego doświadczenia. Bo innego nie mamy. Mhm. Ale relacje nieoznaczoności, rezultaty mechaniki kwantowej, pokazują nam granice stosowalności tego języka. To jest dość paradoksalna sytuacja. Wiemy, że fizyka klasyczna nie stosuje się do mikroświata, że atom nie zachowuje się jak miniaturowy system planetarny, prawda, że cząstki w eksperymencie z dwiema szczelinami, jeszcze raz przywołam feynmanowski tutaj opis, zachowują się wariacko z punktu widzenia fizyki klasycznej i nasze pojęcia klasyczne do mikroświata w ogóle się nie stosują. Nasza wyobraźnia, nasze mózgi mamy jeszcze z epoki kamienia łupanego, prawda, nasze mózgi wyewoluowały w makroświecie i mikroświat po pierwsze nigdy nie jest, nie będzie dostępny nam bezpośrednio poznawczo. I okazuje się, że też nasze intuicje, najbardziej elementarne pojęcia ukształtowane na podstawie kontaktu z makroskopowym światem, nie odnoszą się do, zawodzą całkowicie do mikroświata. Tam działa tylko matematyka, a dlaczego to już tak doskonale działa, to już inna kwestia. No więc... O samym mikroświecie my nic względem Bohra nie możemy powiedzieć, pomijając sposób, w jaki go poznajemy, za pomocą naszych przyrządów pomiarowych. Prawda? I teraz tak, możemy opisać te obiekty, mikroobiekty, tak jakby to były cząstki, albo tak jakby to były fale, ale z opisem razem całego zestawu eksperymentalnego. Fizyka, mówi Bohr, nie jest nauką o świecie takim, jak on jest. Fizyka mówi o tym, co my możemy powiedzieć o świecie, używając naszych makroskopowych przyrządów pomiarowych. Czyli istnieje klasa eksperymentów, ten double slot eksperyment na przykład, która pozwala taki sposób interpretacji, jak gdyby to były fale. Inne, na przykład efekt fotoelektryczny, tak jakby to były cząstki. Te charakterystyki cząstek, obiektów, mikroobiektów jako cząstek i fal przestają mieć sens w ogóle w oderwaniu od
opisu całego zestawu eksperymentalnego, na podstawie którego my dowiadujemy się coś na temat mikroświata. I teraz coś nie może być cząstką, coś nie może być falą. Zestawy eksperymentalne, które pozwalają na wykrycie falowego aspektu i te, które pozwalają na wykrycie aspektu korpuskularnego, wykluczają się. Mhm. Czyli nie istnieje taka sytuacja eksperymentalna, w której jednocześnie opis falowy i korpuskularny był możliwy. W sensie Bohra są to komplementarne, to bardzo ważne pojęcie. Takie pojęcia jak cząstki i fale są pojęciami komplementarnymi. One wykluczają się wzajemnie, ale jednocześnie uzupełniają do całości opisu sytuacji. To znaczy mikroświat jest bardzo dziwny. Tak? Chcąc wiedzieć, czym jest światło, czym jest materia, elektrony i tak dalej, my musimy znać zarówno korpuskularny, jak i falowy aspekt tych zjawisk. One są dobrze potwierdzone, prawda? Ale mówi Bohr, nie jesteśmy ich w stanie zobiektywizować, czyli połączyć w modelu samoistnej realności fizycznej. Prawda? Jesteśmy zmuszeni do jedynie opisu komplementarnych sytuacji obserwacyjnych. Prawda? I dlaczego nie pytajmy o to, co się dzieje między jednym pomiarem a drugim, nie z lenistwa po prostu, bo opisywać, tu cytuję Heisenberga, znaczy posługiwać się pojęciami fizyki klasycznej, a między jednym pomiarem a drugim możemy jedynie przypisać zespolone amplitudy prawdopodobieństwa. Prawda? I to jest ten powód, że my nie posiadamy aparatury pojęciowej, która byłaby zdolna opisywać w takim klasycznym sensie zachowanie mikroobiektów. Okej, czyli trochę tak jak już sam użyłeś Kanta, no nie trafiamy w te rzeczy same w sobie, one są jakby poza naszym poznaniem. Poznajemy to, co nam pozwalają pozwalać nasze aparaty pomiarowe. Eddington kiedyś ładnie napisał. Nie przypisujemy sobie wiedzy o tym, jakby wyglądał świat, badając go jakimiś nadnaturalnymi metodami za pomocą narzędzi nie wchodzących w tego i to ma w ten świat. To ma wielką doniosłość epistemologiczną, bo na bazie klasycznego obrazu świata w filozofii mechanicyzmu ukształtowała się taka koncepcja wyglądu znikąd, prawda, czy też poznania z boskiego punktu widzenia. Znaczy, oczywiście upraszczam, tak sądzili uczeni, że wiedzą, jaki jest tak świat, bo można go opisać czy zbadać nawet metodami empirycznymi, właściwie nie ingerując, nie zaburzając, nie zmieniając nic. No, okazuje się, że w mikroświecie już tak nie jest, prawda? Bohr napisał, że przedmiotem naszego poznania nie jest przyroda sama w sobie, ale przyroda wystawiona na nasze pytania. Okej, dobrze, to by była kopenhaska, no ale mamy jeszcze te inne, powiedzmy obiektywnego kolapsu i wieloświata, żeby jeszcze czuli Państwo właśnie jakieś inne interpretacje, że można jednak inaczej o tym myśleć. Może zacząłbym od wieloświata, bo myślę, że to ciekawe. Mianowicie największy problem to jest problem zwany może niezbyt szczęśliwie problemem pomiarów w mechanice kwantowej, prawda? Czyli jeszcze raz ta kwestia, dlaczego następuje redukcja superpozycji, jakie czynniki są za nią odpowiedzialne, czyli dlaczego generalnie w mechanice kwantowej mamy dwie różne procedury, układ niepodglądany, inaczej opisujemy, układ podglądany czy obserwowany przez specjalny postulat von Neumanna, i co się dzieje w tym procesie pomiaru, tak? No bo to jest bardzo dziwne. Według interpretacji kopenhaskiej przed pomiarem, że tak powiem, istnieją duchy, tak? Czy to cała superpozycja aktualizuje się jeden. Tutaj mamy indeterminizm i jest to proces absolutnie czysto losowy, a te pozostałe jakby znikają.
No i w interpretacji kopenhaskiej no to ten postulat redukcji jest czymś ostatecznym, niewyjaśnialnym, prawda? Nikt nie odpowie na pytanie dlaczego. No ale to niektórych fizyków i filozofów nie satysfakcjonuje, prawda? I bardzo ciekawą interpretacją była interpretacja jest nadal Hugh Everetta III w 1957 roku, w jego doktoracie zawarta, notabene promotor Paul Langevin napisał, idee autora były oczywiście niedorzeczne. Sam chyba słynny też ten promotor z odważnych idei, a mimo to uważał za już zbyt odważną. No, to, znaczy interpretacja ta, pierwotnie nazywana relative state interpretation, tak względnostanowe. Interpretacja względnostanowa interpretacja. Mhm. Później bardziej znana jako wieloświatowa. Mianowicie idea założenia, jakie tutaj przyjął Everett, są następujące. Chciał uzyskać interpretację, która będzie deterministyczna, czyli uniknie indeterminizmu interpretacji kopenhaskiej. Po drugie, obiektywna w tym sensie, że w żadnym momencie nie będzie odwoływać się do jakiegoś zewnętrznego obserwatora dysponującymi go narzędziami. Bo elementy rozumowania jego to można przedstawić następująco. No dobrze, mamy układ pomiarowy tutaj zewnętrznego obserwatora, tak jak to się ujmuje w kopenhaskiej. Ale to rozszerzmy ten układ na obserwatora, który obserwuje obserwatora i układ kwantowy i tak dalej, aż do całego wszechświata. No to powstaje pytanie, kto ma być obserwatorem zewnętrznym wobec wszechświata. No i trudno temu pojęciu nadać, przynajmniej na gruncie fizyki, jakiś sens. No i pomysł Everetta polega na tym, że w momencie, kiedy zachodzi jakieś oddziaływanie kwantowe, to realizują się wszystkie możliwości zawarte w kwantowej liniowej superpozycji stanów. Czyli nieustannie wszechświat, a tu najbardziej, tu oczywiście różne wersje są tej interpretacji, rozszczepia się na wiele równoległych, istniejących później niezależnie od siebie wszechświatów. Niektóre różnią się położeniem pisaczka na przykład, w innych mogą być różnice. Dlaczego nam się wydaje, że świat jest indeterministyczny? No, bo nasza pamięć, tak w dużym uproszczeniu, jest związana tylko z jedną z gałęzi wszechświatu. Ale naprawdę to są wszechświaty, w których to ja dzisiaj prowadzę interwiu z panem doktorem Lipskim, a nie odwrotnie, prawda? Albo ono się nie odbyło w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I one wszystkie istnieją, jest takie drzewko właśnie, wszystkie te światy istnieją i każdy ten moment pomiaru to jest takie miejsce rozszczepienia się dwóch światów. W jednym świecie kot żyje, w drugim nie żyje. W jednym świecie wychodzę tym oknem, w drugim tamtym, a w trzecim drzwiami. I tyle po prostu. I one wszystkie istnieją. No a my oczywiście jedziemy tylko, jakbyśmy mieli to drzewko, no to jedziemy tylko jedną trasą. Dlatego nam się wydaje, że to jest indeterministyczne, że się zrealizowała jedna z kilku możliwości, ale naprawdę zrealizowały się wszystkie, tylko że no nie do wszystkich mamy dostęp. Tak. No, zarzucano na przykład Everettowi, to szaleństwo, Popper pisał, to jakiś gigantyczny bagaż metafizyczny, nieskończony wielu wszechświatów. Bo to by musiało się rozdzielać, no w każdym momencie, jak się właśnie atom jakiś tam zmierza, że się rozpadł, czy się właśnie nie rozpadł, w każdym takim wydarzeniu świat się rozszczepia. Albo rozszczepia, albo w innych wersjach, prawda, jak Davida Deutscha istnieje aktualnie nieskończenie wiele, przynajmniej bardzo wiele, no, często to dochodzi do nieskończoności tych wszechświatów równoległych
I no to mówiono mu, że Popper krytykował, przecież to jakiś gigantyczny bagaż metafizyczny, prawda? To urąga w zasadzie brzytwy Okhama na przykład. A to przecież niefalsyfikowalne zupełnie jest. No jak stwierdzić, że te wszechświaty istnieją i gdzie one są? Co ciekawe, zdaniem Everetta, Bryce'a DeWitta i innych, dzisiaj David Deutsch jest takim facet od komputerów kwantowych, takim zwolennikiem teorii wieloświata. Co ciekawe, zdaniem Everetta to jest najprostsza interpretacja, a nie najbardziej skomplikowana. Najprostsza, bo przyjmuje najmniej. To znaczy twierdzi Everett, że równanie Schrödingera to wszystko, co trzeba mechanice kwantowej. Niepotrzebny jest dodatkowy postulat redukcji wektora stanu. Jest deterministyczny, obiektywistyczny. Okej, jako konsekwencji mamy wielość światów, tak? Ale zdaniem zwolenników interpretacji wieloświatowej to jest interpretacja najprostsza. Deutsch pisze w jednej ze swoich książek, wręcz zaczynają, że mechanika kwantowa to jest teoria wieloświata po prostu. Tak? I on twierdzi, że ta koncepcja jest jednak sprawdzalna. Właśnie jak? No pokazuje na choćby eksperyment z dwiema szczelinami, by nie mnożyć przykładów ponad potrzebę. No jak cząstka jest niepodzielna, no to musi przelecieć albo jedną, albo przez drugą szczelinę, cytuję prawie Deutscha, tak? No to w jednym wszechświecie przez jedną szczelinę, w drugim wszechświecie drugą i w takich no, sytuacjach jakoś te wszechświaty na siebie wpływają, tak? No ale właśnie, czy to rzeczywiście jest eksperymentalnie potwierdzane? I już zostawmy inne jeszcze interpretacje, ta powiedzmy obiektywnego kolapsu, tylko tak w skrócie byłaby taka, rozumiem, że no, faktycznie dokonuje się ten kolaps, czyli to zredukowanie tej superpozycji do jednego konkretnego stanu, to jest jakby proces fizyczny, który się no, po prostu dokonuje. Nie wiemy też może do końca jak, ale się dokonuje, tak? To znaczy w tej interpretacji tak. Tak, tak, tak. W tej interpretacji. W interpretacji wieloświatów to w ogóle nie ma redukcji, dokładnie, prawda? Tak, rozumiem. Ale... Ale funkcja falowa jako no, coś rzeczywistego, że tak powiem. Bo, żebyśmy tak zobaczyli tylko różnicę. W interpretacji kopenhaskiej, czy zwolennicy interpretacji kopenhaskiej powiedzieliby, że no nie wiemy, co tam się dzieje. Znaczy jakby nie pytamy o to, tylko tak instrumentalistycznie liczymy i są takie wyniki. Zwolennicy wieloświata powiedzą, nie ma żadnego kolapsu, są różne światy i w każdym realizuje się jedna możliwość. A zwolennicy kolapsu realnego powiedzą, no właśnie w czasie obserwacji ta fala się załamuje, redukuje i zostaje tylko jeden stan faktycznie. Znaczy to jest jakby proces fizyczny. I teraz między tymi, na przykład tymi trzema, tylko żebyście Państwo mieli świadomość, oczywiście to jest tylko wyimek z możliwych interpretacji, ich jest dużo więcej. Ale no, czy to rzeczywiście eksperymentalnie można sprawdzić? No bo każdy z nich się zgodzi, że wynik eksperymentu szczelinowego no, jest taki sam. No. Tylko no właśnie jak tu wybrać w ogóle eksperymentalnie między tymi interpretacjami? Czy one w ogóle, co to są? To są teorie fizyczne, filozoficzne? Problem polega na tym, że chyba nie wiemy nawet ile jest interpretacji mechaniki kwantowej, tak, bo one ciągle powstają. Niektórzy fizycy wyznają różne wersje albo różne interpretacje w zależności choćby od dni tygodnia. Problem polega na tym, że wszystkie z tych interpretacji mają takie same konsekwencje empiryczne. Tak? Czyli jak na razie nie ma możliwości empirycznego testu między nimi. No bo chyba wówczas nie byłyby interpretacjami, lecz różnymi wersjami teorii fizycznych. I wtedy jedno by się sfalsyfikowało, wyrzuciło, czy tam jak któreś wyrzuciły, któreś by przeszły testy i by zostały na stole. No bo tak, tak pojmujemy jednak naturę teorii fizycznych, że muszą być ostatecznie no, weryfikowalne czy falsyfikowalne. W każdym razie muszą być jakieś świadectwo empiryczne na rzecz rozstrzygnięcia między testowanymi teoriami. Tak nie jest na razie w przypadku różnych interpretacji mechaniki kwantowej. Czemu? Ale właśnie, czy to jest na razie, to bo mówisz, że to jest ograniczenie czasowe. Czy chociaż teoretycznie moglibyśmy sobie wyobrazić jakiś eksperyment, który byłby... Niektórzy
zwolennicy teorii obiektywnego kolapsu, o których mówiłeś, no Penrose na przykład, uważa, że taki test empiryczny będzie kiedyś możliwy. No, nie jestem wróżką, prawda? No jak na razie nie ma takiego testu, o ile wiem. Ale on rozumie, że wierzy, że to będzie możliwe, bo kiedyś powstanie teoria kwantowej grawitacji, tak? I na przykład, tak. Ale ona nie powstała. No nie powstała. Czyli nie wiemy, kiedy powstanie, czy powstanie i jak powstanie, jak będzie wyglądała. Na razie to jest no, kwestia życzenia, czy też wiary, prawda? John Grybin w jednej ze swoich książek popularnych interpretację mechaniki kwantowej nazywa kulami inwalidzkimi naszej ludzkiej, ubogiej wyobraźni, prawda? No my nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie mikroświata, tego, co tam się dzieje, ale próbujemy, tak? Jednak chcielibyśmy mieć dla wszyscy jakiś pogląd na to, obraz rzeczywistości, tak? No i wymyślamy różne interpretacje. Są one sobie, same w sobie ciekawe, tak? Ale powiedziałbym, że na razie to no nie są empirycznie testowalne, w tym sensie no, mają charakter filozoficzny, a nie teorii naukowych. Dlaczego jedni wybierają taką, a drudzy inną interpretację? No często to za sprawą gustów estetycznych na przykład. David Bohm, chyba nie będziemy mieli czasu za wiele o nim dzisiaj powiedzieć, twórca tak zwanej teorii parametrów ukrytych, głębszego subkwantowego porządku, powiada, że interpretacja kopenhaska jest wyjątkowo nieelegancka. Tak, z tym rozróżnieniem kwantowy obiekt, klasyczny przyrząd. Niektórzy uważają ją za dziwnie ograniczoną i antropocentryczną. Tak pisze na przykład Murray Gell-Mann w jednej ze swoich książek, prawda? Że to obserwator jakby miał. Dlaczego przyroda miałaby zwracać uwagę na istnienie jakichś obserwatorów, którzy ją obserwują, tak? Więc tutaj czasami w nauce są takie okresy, że mamy kilka teorii naukowych. To było na przykład w kosmologii lat 20. i 30. zeszłego wieku. Kilka teorii kosmologicznych było i brak świadectw empirycznych, które by pozwalały rozstrzygnąć, no ale rozwijać naukę trzeba dalej, prawda? Robić doktoraty. No więc w tych sytuacjach fizycy często stosują różne pozaempiryczne kryteria oceny teorii naukowych, kierując się między innymi względami estetycznymi. A, ta teoria piękna jest, nie? No to musi być prawdziwa. Dirac tak mówił, prawda? Ważniejsze, żeby twoja teoria była piękna, niż żeby była prawdziwa, tak? A Steven Weinberg, już wspominany, takie bardzo ładne porównanie, przedstawił, że jak fizyk mówi o teorii, że jest piękna, to tak jak hodowca koni mówi o koniu wyścigowym, że jest piękny. To znaczy on wyraża jakieś subiektywne własne oceny, ale też oceny pod takim względem, że to jest ten koń, który będzie wygrywać. Prawda? Czyli jak fizycy mówią, że teoria jest piękna, to znaczy, że jest w niej coś takiego, co daje nadzieję na to, że będzie się rozwijać, że będzie no, dobrą teorią, powiem najmniej. I jak wspomniałeś, te teorie kosmologiczne w latach 20. 30. bez możliwości wtedy rozstrzygnięcia empirycznego. Dzisiaj możemy rozstrzygać między tymi różnymi? Oczywiście już na przykład nikt nie wierzy w teorię stanu stacjonarnego ze względu na choćby mikrofalowe promieniowanie tła i tak dalej. Tak. Więc być może jednak Penrose ma rację i ta nierozstrzygalność między interpretacjami mechaniki kwantowej jest zjawiskiem no, przejściowym z czasem, jak Oczywiście, że nie można tego wykluczyć, jak również nie można wykluczyć tego, że no, uczelni ciągle dążą do prób uzgodnienia teorii względności ogólnej, prawda, z mechaniką kwantową. Jeśli tak
panuje tutaj opinia, że jeśli to nastąpi, to zarówno jedna, jak i druga będą musiały ulec modyfikacji, nie wiemy jak daleko idącym, prawda? No może wtedy okazać się, prawda, że... Ale okazuje się, że fizycy dzisiaj robią dużo rzeczy, których nie są w stanie sprawdzić eksperymentalnie. No niektóre, jak przeczytałem... Bo te interpretacje to fizycy sami, nie, to nie tylko filozofowie, oczywiście, ale to fizycy. Niektóre teorie, wersje teorii strun, jak przeczytałem, wymagałyby tak wielkich energii do empirycznego przetestowania, zbudowania zderzacza, prawda, czy akceleratora o rozmiarach Układu Słonecznego. Myślę, że w najbliższej przyszłości raczej nie tylko w najbliższej, prawda, trudno na to liczyć. Prawda? I to jest problem. Niektórzy uważają nawet, co mnie bardzo dziwi, że mamy do czynienia już z nowym etapem fizyki, fizyka postempiryczna. Mnie zmroziło, jak to usłyszałem po raz pierwszy. No w każdym razie tak, taki obszar badań, który w najbliższej, chodzi o fizykę teoretyczną, w najbliższej przyszłości nie daje możliwości empirycznego testu teorii. To jest bardzo dziwne. Tak, ale to jest jednak cecha, to możemy stwierdzić, to jest cecha współczesnej fizyki trochę. Fizyka taka XIX-wieczna, czy już nie mówiąc o czasach newtonowskich, no to była w bardzo bliskiej kontakcie z empirią robiona, a tutaj dzisiaj mamy bardzo rozbudowane aparaty matematyczne, teorie bardzo eleganckie, też zaawansowane bardzo, ale no z dużo mniejszym kontaktem z empirią, a czasami być może w ogóle niemożliwe. To tak czy siak jest bardzo ciekawe. Ten Feynman, którego nazwisko się pojawia cały czas w czasie tego dzisiejszej naszej rozmowy, no, zżymał się na filozofię głównie dlatego właśnie, że była empirycznie nietestowalna. Pamiętam jego opowiadanie, jak mówił, że jego syn czytał jakiś traktat Spinozy i wieczorem się z tego śmiali, bo mówi, weźmy te tezy, które tam głosi Spinoza, weźmy negację tych tez, pójdźmy z tymi dwoma zestawami do rzeczywistości i okaże się, że rzeczywistość nie rozstrzygnie, czy to, czy tamto. Ale teraz się okazuje, że no fizyka sama w dużej mierze, te współczesne przynajmniej teorie, czy hipotezy powiedzmy, no właśnie same troszkę takie są, przynajmniej przejściowo. Sabine Hossenfelder właśnie napisała taką książkę Lost in Math. Tak, przetłumaczoną zresztą na polski. Tak, Zagubione w matematyce, fizyka w pułapce. Piękna, podtytuł angielski jest chyba lepszy, jak piękno prowadzi fizykę na manowce. Ta książka dosyć dużo zamieszania w świecie fizyków zrobiła, no, interesujących się filozofią, prawda? Były nawet organizowane specjalne konferencje, na której tam postawione tezy były analizowane i ona przeprowadziła wiele wywiadów, rozmów z przedstawicielami fizyki fundamentalnej, czyli fizyki cząstek elementarnych, na temat postępów w fizyce w ciągu ostatnich 50 lat. To stawia tezę, że fizyka od pół wieku jest w kryzysie właściwie. Jeśli chodzi o fizykę fundamentalną, oczywiście zastosowania to coraz, mechaniki kwantowej to coraz nowsze mamy. Mianowicie największe osiągnięcie fizyki to model fundamentalnej, to model standardowy fizyki cząstek elementarnych, no, z lat 60. właściwie. Tam, nawet ponad 50 lat. Tak, odkrycie bozonu Higgsa, detekcja w LHC nastąpiła jakieś 10 lat temu, ale to też było przewidziane w latach 70. Tak? I Hossenfelder pisze tak, że no, byli przekonani fizycy, że odkryją nowe cząstki, wyższe wymiary przestrzeni, nowe rodzaje sił, pobudowali akceleratory, prawda? No i 40 lat się, czy 50 bawią i nic, tak? Że nic nowego, że postulowanych przez różne teorie cząstek nie odkryto, że właściwie utknęli fizycy, to jest też Hossenfelder, w tych szczegółach matematycznych. Często właśnie subiektywne kryteria piękna, prostoty, elegancji teorii, przedkładając ponad zgodność z eksperymentem,
nie mamy jeszcze tych eksperymentów. No i to powoduje, że nie ma jakiegoś prawdziwego postępu w fundamentalnej fizyce. Tak, to trochę pesymistyczny jest wniosek. Ciekawe, co wielki Feynman by dzisiaj powiedział, jakby opisał dzisiejszą sytuację. No ale widzicie Państwo, że trochę to może ironiczna ironia losu, że tak to się potoczyło, ale rzeczywiście współczesna fizyka. Co innego, żebyśmy mieli świadomość, co innego jest oczywiście aparat matematyczny i te przewidywania, które się potwierdzają ze znakomitą precyzją mechaniki kwantowej, a co innego te następne kroki, próby wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, no właśnie co jest pod spodem, jaka jest tam większa filozofia. I w tym miejscu kończymy. I tak dłużej rozmawialiśmy niż planowaliśmy. Ja mam jeszcze drugą stronę pytań, ale widzicie Państwo, jak dużo jest zagadnień związanych z mechaniką kwantową. Może kiedyś zrobimy jeszcze jakieś kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że to, co powiedzieliśmy, co profesor powiedział, rozjaśnia te podstawowe pojęcia. No i jest jeszcze moment, jeżeli są jakieś pytania od Państwa, to oczywiście właśnie teraz byśmy te pytania zadali, więc moje pytania ja już chowam, natomiast teraz przechodzę do pytań od Państwa i już patrzę. A Andrzeju, do której ty interpretacji mechaniki kwantowej byś się najbardziej skłaniał? Zastanawiałem, czy trzeba być przywiązanym do jednej interpretacji mechaniki kwantowej, prawda? Popatrzmy nieco przewrotnie na tę historię. Niektórzy mówią, no to fatalnie, nie mamy podstaw wyboru między różnymi interpretacjami. A można by powiedzieć, to pięknie. Podoba ci się wieloświatów? Proszę bardzo. Podoba ci się kopenhaska? Okej, chcesz wierzyć w ukryty porządek? Czemu nie? No i praktycznie, no, tak naprawdę jak badania robiono statystyczne, no to znakomita większość jest za kopenhaską interpretacją mechaniki kwantowej. Dzisiaj to chyba na drugim miejscu wieloświatowa by się znalazła. Są one empirycznie równoważne. Niektórzy powiedzieliby, że a wyobrażaj sobie, co chcesz, prawda? To nieistotne. Czyli ostatecznie okazuje się, że te interpretacje no właśnie może nie są właśnie aż takie ważne. Ale jednak fizycy się tym zajmują. No jakoś to nurtuje. Sami oni proponują takie i coraz to nowe. Tak jak Państwu mówię, są podręczniki całe, jak ktoś by chciał, olbrzymie księgi opisujące te wszystkie, no pewnie też nie wszystkie, no ale większość powiedzmy. Bo są problemy fizyczne, które się domagają rozwiązać. Jeszcze raz wróćmy do kopenhaskiej, prawda? Mamy taką sytuację. No wyróżnia się przyrząd pomiarowy, ja mierzę za pomocą przyrządu pomiarowego, który musi być makroskopowy, czyli opisywalny prawami fizyki klasycznej, bo żeby można było choćby superpozycję stanów pominąć. No dobrze, ale przecież to się składa też z atomów cząstek elementarnych, które podlegają prawom mechaniki kwantowej. Nasze mózgi też się składają z atomów, które podlegają prawom mechaniki kwantowej. I gdzie jest to cięcie, prawda, makroskopowy, mikroskopowy? Czy pantofelek to jest obiekt mikroskopowy, czy makroskopowy, tak? A jeszcze mniejszy. To jest trudne. Prawda? Bo to nie tylko kwestia jakiejś filozoficznej, powiedzmy, fantazji, fantazjowania, wyobrażania sobie, co tam się dzieje. Tak? No ale zupełnie sensowne jest inne pytanie. A dlaczego ten stan się zrealizował, a nie inny? Tak. Przynajmniej rozumiemy sens tego pytania. No więc właśnie, więc jednak zadaje nam rzeczywistość pewne pytania, na które może nie potrafimy sobie odpowiedzieć tak prosto, empirycznie, ale też nie potrafimy jakoś, coś w nas nie pozwala tych pytań po prostu zagłuszyć. One jednak wracają i jakieś tam odpowiedzi się domagają. To tak z tym starożytnym pytaniem, z eksperymentem myślowym Lukrecjusza, czy przestrzeń jest skończona, czy nieskończona, tak? A dobiegniemy do krańca tej przestrzeni, rzucimy strzałę, to co się stanie? Istotnie rzeczywiście, no, trudno się chyba ograniczyć wyłącznie do formalizmu matematycznego i przestać o tym myśleć. Tak? To jakoś naturalne, że posiadamy potrzebę takiego posiadania jakiegoś obrazu świata.
No i produkujemy różne. I tutaj filozofia i rola filozofów jest nieoceniona. No. Przynajmniej jakoś tam pomagają, jeżeli miejmy nadzieję, że pomagają, że nie zaciemniają. Andrzeju, panie profesorze, dziękuję bardzo, dzięki za dzisiaj. Dziękuję wszystkim państwu i zapraszam do śledzenia strony i Facebooka. Będą informacje, będą oczywiście kolejne spotkania. Dziękujemy serdecznie, do widzenia. Dziękuję.